Nazywam się Jakub Warcho, jestem z Rzeszowa, mam 22 lata i jestem tutaj na ekstrakcji ósemek, tak. Lekki stres po przeczytaniu wszystkich umów, ale przed obiegiem naczynia, aż do tego momentu. Dowiedziałem się o klinice przez mamę. Mama była tutaj pierwszą klientką i poleciła, żebym też tutaj zaczął się wybierać. Początkowo miałem naprawę zepsutych zębów. Leczyłem się tutaj też ortodoncyjnie. Miałem założony aparat na ponad rok oraz miałem bondingi na chyba 12 zębów, aż żeby też pomogły w ustawieniu zębów. Aparat został ściągnięty już rok temu, mniej więcej. Od tego czasu jestem bardzo zadowolony z zębów. O ósemkach dowiedziałem się w ogóle ze skanu. Nie wiedziałem wcześniej, że w ogóle je mam. I pierwsze zaczęły się pojawiać w momencie leczenia i zostałem poinstruowany, żeby poczekać, aż całkowicie się pojawią, żeby umówić się na ekstrakcję. Od około 2 tygodni tak, ponieważ dwie ósemki z jednej strony wyrastają mi bardzo w policzek i czasami się przygryzę tak po prostu. Jest to bardzo nieprzyjemne. Zawsze mam teraz ranę tutaj. Będę miał usuwane 3 ósemki. Decyduję się usunąć wszystkie 3 ósemki jednocześnie, żeby skrócić czas, który będę musiał czekać, żeby wrócić do normalnego życia, ponieważ gram też piłkę nożną i słyszałem, że nie mogę podnosić ciśnienia, że rany się mogą otworzyć, więc wolę raz przejść przez wszystko i nie zajmować się tym w przyszłości już. Widziałem zdjęcia właśnie po ekstrakcji ósemek i każdy jest szerszy o kilka centymetrów na twarzy. Znaczy, bardzo podoba mi się, jak są tutaj, jak wszystko tutaj operuje i jestem zadowolony ze wszystkiego, co tutaj otrzymałem ze całego serwisu, więc jest to zawsze mój pierwszy wybór tutaj. Jedyne, co, że tak powiem, ściągało mnie na to, żeby usunąć jedną stronę, a potem drugą, jest to, że nie można gryźć, a tak to zawsze mogę zostawić sobie jedną stronę na gryzienie, lecz ten okres gryzienia, słyszałem z tego, jest tylko 1 czy 2 dni więcej, w zależności czy jest jedna strona, czy obie. Więc wolę jednak przez 2 kolejne dni zrobić sobie jakieś zupki i tak dalej, niż przechodzić przez cały proces dwukrotnie. W tym momencie, tak już dwa. Najbardziej stresujące do tej pory było czytanie wszystkich paragrafów, także. Ale to zawsze przy takich umowach. Każdy zabieg chirurgiczny jest, no, nie, może być trudnym zabiegiem, tak? No akurat pomimo tego, że wydaje się prosty, zawsze może być coś nie pójść tak, jak należy. Natomiast akurat w jego przypadku zabieg odbył się szybko i sprawnie, ale było to związane oczywiście z anatomią tych ósemek, no i z doświadczeniem operatora. Pacjent po zabiegu nie może jeść ani pić, dopóki nie minie mu znieczulenie, ma obkładać się lodem, ma brać leki przeciwbólowe. No i to wszystko, tak? Może normalnie już jeść w momencie, kiedy nie będzie działało znieczulenie, dlatego że wtedy nie poprzygryza sobie języka ani policzku. Nie, tutaj nie trzeba było przedłużać antybiotykoterapii, dlatego że ten zabieg był minimalnie inwazyjny i pacjent jest zdrowy. Nie widziałem powodu, żeby pacjent musiał brać antybiotyki po usunięciu tych ósemek. No, moim zdaniem bardzo dobre, dlatego że pacjent się denerwował, ma już to za sobą. Idealna.